Czy wiesz, jak wygląda przeciętna spółdzielnia socjalna? W tym nagraniu omawiam 7 cech standardowej, przeciętnej spółdzielni socjalnej. Nazywam się Waldemar Żbik i prowadzę bloga Spółdzielnia Socjalna w Praktyce. Na początek zastrzegam, że opieram się na badaniach GUS dotyczących 2017 roku, bo to są najświeższe dostępne badania. Opublikowane one zostały w marcu 2019 roku. Jak więc wygląda typowa spółdzielnia socjalna? Po pierwsze, zasięg działania naszej spółdzielni to głównie powiat. Można zadać sobie pytanie, gdzie się taka przeciętna spółdzielnia mieści. Otóż najwięcej spółdzielni socjalnych, bo ponad 200 podmiotów, ma swoją siedzibę w Województwie Wielkopolskim, więc tam ulokujemy również naszą przeciętną spółdzielnię socjalną. Po drugie, kwestia założycieli. Przeciętna spółdzielnia została założona przez osoby fizyczne, a dokładniej przez pięć takich osób. Przypominam, że w 2017 roku była to minimalna liczba założycieli. W przeciętnej spółdzielni pracuje 7 osób, mających w większości wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe. Po trzecie, kwestia zarządu. W typowej spółdzielni jest on dwuosobowy. Statystycznie w skład zarządu wchodzi jedna kobieta i jeden mężczyzna, przy czym jedna z osób jest wynagradzana, a druga osoba pełni tę funkcję nieodpłatnie. Po czwarte, kwestia klientów. Współdzielnia świadczy swoje usługi na rzecz osób fizycznych, które tworzą największą grupę klientów. Poza tym współpracuje również z biznesem i instytucjami publicznymi. Po piąte, przychody. Zacznę od tego, że nasza przeciętna spółdzielnia socjalna zajmowała się gastronomią, a przychody miała na poziomie około 400 tysięcy złotych. Mówimy oczywiście o przychodach rocznych. Pochodziły one w większości, bo w ponad 80% z działalności gospodarczej. Po szóste, wyniki. Przeciętna spółdzielnia socjalna była na plusie, czyli przychody przewyższały koszty. 48% spółdzielni wykazywało dodatni wynik finansowy, a około 40% wykazywało wynik ujemny. Jest to więc pewnym uproszczeniem, ale przyjąłem, że standardowa spółdzielnia ma wynik dodatni, bo właśnie takich podmiotów jest więcej. Po siódme, wsparcie OWES. Spółdzielnia korzystała ze wsparcia OWEC, w tym zwłaszcza ze wsparcia w postaci dotacji na miejsce pracy i doradztwa biznesowego. Przeciętna spółdzielnia była z tego wsparcia zadowolona. To tyle na temat przeciętnej spółdzielni socjalnej. Więcej informacji na temat funkcjonowania spółdzielni socjalnych znajdziesz na blogu Spółdzielnia Socjalna w Praktyce. Dzięki, trzymaj się, cześć.